Co my tu mamy, co ja zdążyłem zrobić, czego ja nie zdążyłem zrobić? Dobre pytanie. Znałem też jako odwieczne problemy człowieka, który streamuje raz na 100 lat. Aż tego się nie da bardziej przybliżyć. Fuck! Mam parę skrzynek do zgarnięcia. Nie biłem się chyba z tym King Frostem jeszcze. Tu jest jakiś quest do zgarnięcia. Coś tam, coś nie coś jest. A dzisiaj bot nawet miał się położył. Dziękuję pan bot za szybkie ożycie. Cześć Sebastianie. Chyba wydaje mi się, że możemy sobie generalnie rzecz ujmując pozwiedzać to okolice najpierw. Z tego co nam jeszcze tutaj zostało do zwiedzenia przynajmniej. A wszystko co jest, jest niby z tej strony, czyli pewnie gdzieś w tych nieszczęsnych barakach. Znaczy na pewno chcę do końca pozwiedzać to co tutaj jest, tak? Czyli te skrzynki, poprzypomnieć sobie, które trzeba zgadnąć, które nie. Zobaczyć jakie questa chcą mi tam dać przy okazji. Ta skrzynka pewnie jest tu w środku. Czy da się spaść jakoś z dachu? Nie widzę, żeby... się dało. Cześć Samereju. Baxa i... tą drogą chyba... nie, what the fuck. Perybiki. Wydaje mi się, że jedno i drugie już mam w kompendium. Nie, Kainohime nie mam. Jako, że i tak dopiero co zaczynamy. Cześć, Turów. Nie w sumie jakoś... nie powiem, że mnie nigdy nie przekonał, ale nigdy nie byłem w stanie jakoś tak porządnie przysięć do Kirby'ego, więc... za tego nowego też się nie zabierałem. Może spróbuję, ale to najpierw muszę sobie znaleźć czas, który ostatnio zabiera mi w dużej mierze po pierwsze robota, po drugie Elden Ring, po trzecie Final Fantasy, po czwarte Path of Exile. Mniej więcej w tej kolejności. Nie, dobra, przesadzam. Path of Exile jest nad finalem w kolejności. Bierz moje HP-ki. Oj, nie za dużo. W każdym razie udało się dołączyć się Kainohime na początku streama. To jest duży pozytyw. Embasko, tutaj nie było żadnego miejsca, żeby tu spaść. A to zobaczę, czy tu mogę w takim razie. Znaczy podejrzewam, że jeżeli tu jest jakaś skrzynka, to po prostu jest w niej coś, co już miałem. Jest 5000 maki. Czy akurat mniej więcej tyle, co wydałem. No, trochę więcej. Więc tylko lepiej, jak to mówią. A gdyby tak... zająć się tym... Ha? Mógłbym się, że ich od tyłu trafiłem. Fine. I get it. Dzięki za kasę i nada. Cześć, Batko. Ja też, Whip, nie martw się. Dobra, kolejna skrzynka powinna być gdzieś pode mną. A że nie widzę możliwości, żeby ją zgarnąć od góry, to pewnie trzeba spaść tu na... nie trzeba spaść tu na dół. Zaczynam się niepokoić. Oto, gdzie one dokładnie są. No i w najgorszym przypadku zaraz się po prostu wrócę tam, skąd przyszedłem, ale... nie wydawało mi się, żebym widział, żeby tam się dało gdzieś spaść. A chcecie mnie zostawić? Chcecie mnie zostawić, dobra. Tu jest na pewno jedna. Najgorsze jest to, że przez to, że nie było przez jakiś czas streama, to odrobinę mi się kontrolki mieszają między wszystkimi grami, w które gram.
i będę próbował podejrzany robić się niektóre rzeczy dokładniej tym, co trzeba. Tak długo, jak nie spowoduje to, że kompletnie umrę, to nie będzie aż tak źle, ale... Najgorsze, co się może stać, to właśnie to, co powiedziałem. Gdzie jest ten quest? Tu jest quest. No jak tu wejść? Normalnie bym zakładał, że gdzieś w dachu jest dziura, ale nie widzę żadnych dziur tej dachu. Tutaj też spaść się nie da. To co, od tej strony? Nie, od tej strony też się chyba nie dało wejść. No może i się da. Okej, to ja jestem ewidentnie pijany i nie jest pełny rozumu. Jestem Baphomet, przewodzę Sabbatowi. Chcę się dowiedzieć o wschodnich przekleństwach. Głowy i nogami, konkretnie 5. Okej, idziemy polować na psy. Jeżeli kogoś jakiś napotoczy, to pobijemy i nogami. A jak nie, to wielkich strat nie będzie. Dobra, tutaj kolejna skrzynka. O! To nie jest to, czego się spodziewałem. Bo właśnie... Czemu na VTuberki? Aż tak jeszcze nisko nie upadłem. Fiesa. Tu jest jakaś skrzynka i tutaj coś pokazuje. O, i mam przy okazji. Idealnie. A, to nie kojarzyłem, że ona Inugami jest. To wiele wyjaśnia. Zresztą ja ogólnie, jeżeli chodzi o VTuberki, jestem mało ogarnięty. Więc proszę mi wybaczyć potencjalne... niemądre rzeczy powiedziane. Ale ja to pięknie zrobiłem, holy fuck. Jak ja robię takie niemądre rzeczy? Wytłumaczcie mi to, proszę. Wow, to nie zabiło na szczęście. Okej, dobra. Teraz pewnie pójdzie... Yep, Magatsuki. Teraz pytanie za z punktów. Jaka jest szansa, że ich zabiję w jedną turę? Szansa jest. Niewielka, ale jest. YOLO. Pierwszy z głowy. Zanma i Yajirao niestety mi tu nie pomogą. Ale wiecie co pomoże. Na pewno nie ten Light Gem, którego nie mam. No dobra, no. Niech będzie. Chyba da radę. I tak to wygląda. Łatwiutko. Dobra, pierwsza z pięciu. Tu gdzieś jeszcze był drugi nogami, chyba tak jest. I chyba to on mnie trafił, a nie jego. Jup! Wszystko jest podatne na hamę, której mam tak mało. Potrzebuję więcej hamy. Zwłaszcza jeżeli, tak jak tutaj, nie udaje mi się jednak zabić na hita. Dobrze, bo Fula całkiem porządnie robi robotę. No i dobra. Na szczęście jesteśmy już na takim etapie, że nawet jeżeli przeciwnicy nas zajdą od tyłu z dupy strony, jak zwał, tak zwał, to nie umieramy natychmiast, więc to jest duży pozytyw. Jeszcze mnie ciekawi tylko, bo tutaj coś niby jest. I pytanie, czy mogę się dostać od tej strony, czy niekoniecznie. Chyba tak. No jak tam? Light Gem. Przydadzą się. Słyszałem tego Jackfrosta, kiedy się na mnie zamachnął. To było za bliskie jak na moje standardy, ale ważne, że przeżyłem. Podleczmy się, zapiszmy. Przy okazji zaraz powinienem móc chyba tą. Jakiej było? Anahitę sfuzjować. Bo ona na 29 bodaj? Zestaw incensów. Bardzo nice.
Zgaduję, że tutaj nowe będą. Tak, nowe są esencje. Esencjami się jakoś specjalnie nie przejmuję. Wydaje mi się, że nie ma żadnej esencji, którą sprzedaje on, a której nie można normalnie kupić jako tako. Więc. Czy ja właśnie Co ja właśnie powiedziałem? Niech mnie ktoś strzeli po tym pustym łbie, zanim zacznę gadać jeszcze większe głupoty. Co miałem na myśli, to że nie ma żadnej esencji, której się nie da znaleźć. To jest to, co chciałem powiedzieć. Dobra, teraz pytanie. Co my tu jeszcze mamy na mapie? Mamy dwa questy, z czego przynajmniej jednym jest ta nekomata. Skrzynki w dużej mierze pozgarniałem, jest ta jedna tam jeszcze. To tam najwyżej zajdę, jak będę wracał. I tutaj powinienem być w stanie albo zejść, albo spaść dachem. Chyba tutaj się zejść po prostu dało. Do tego, do King Frosta. To chyba nie w tym garażu, co? To było tu? Tak, to było tu. A jak tam moje słabości, ty mi powiedz. To się nie skończy dobrze. Już ja doskonale wiem, że to się nie skończy za dobrze. Dlatego wszelka logika nakazuje mi nie próbować nawet iść tego zmieniać, tylko iść tak jak jestem. Nie kłóćcie się z tym. I tak nie wygracie. Ten Jackson z jednej strony jest dobry, bo będzie drainował potencjalnie ataki, z drugiej strony sam wiele nie będzie robił. Ale Mice bloka! Więc mogę memować całe życie. Ej, daj rybkę. Może? Au. Najwyraźniej ryby to poddanie King Frosta. Dobra, 28 King Frost. Niech będzie, użyjmy z tego Speglasa. Zróbmy to tak jak należy. King Bufula, Berserker Guard. 38 magii, podatny na Muto i Achi. Co i ta podatność na Muto jest ciekawa. No właśnie, on po prostu nie chce, żebyśmy jedli mrożone ryby, bo on tutaj ma same mrożonki. On chce, żebyśmy świeże ryby jedli. Widzicie? To jest jednak dobry człowiek. Raczej demon. Ale wiecie, o co chodzi. Dobra, pytanie, czy będę miał czym go bić. Na pewno Chidonup ma Gas Fire Rain. Tylko, że to jest efektywnie ten Maradjon. Niestety. Aba, podebafujmy go na razie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Memy? Właśnie zastanawiam, czy memy, czy nie memy? Memy! Ajajaj. Ale mi przykro. Wiecie, co jest jeszcze gorsze? Ja tak mogę jeszcze przynajmniej przez dwie tury. A jak będę używał tych przedmiotów leczących, to przez trzy. Przynajmniej. Przynajmniej dopóki nie dasz nie używać filistych ataków. A propos. O, well. Dobra, czy potrzebujesz jeszcze jednej rakundy? Tak. No dobra. Rakundy potrzebuję. Sekundy już nie wiem, mogę go bić. Ta rundy też już nie, ale media by mi się przydała w sumie. Media by mi się przydała? Nie no, trzeba go bić. A strzelę go z ranny, to ja się będę.
To nie była zbyt potężna na masę, niestety. No dobra, to jednak tym razem użyję tej nieszczęsnej medii. I zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ufu, dobra, resist. Berserker Gaza. Więcej niż bym chciał, żeby to poszło, ale... Wciąż w granicach akceptowalnych, że tak powiemy. Dobra, ta runda i sekunda zaraz po zejdą, więc trzeba będzie coś z tym zrobić. Czas przedłużyć rzeczy. Jednocześnie potrzebuję go jednak bić, tak? A wiecie co? Muszę tę rundę przedłużyć. Pas. Dobra, to powinno mi zapewnić jako takie bezpieczeństwo. A w następnej turze potencjalnie mogę mu zadać tonę obrażeń. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ajajaj. It is time to kick ass and chew bubblegum. And I'm all out of gum. To wciąż zadaje mu mniejszy, bym chciał, żeby zadawał. I to jest chyba najgorsza część tego wszystkiego, jak wam powiem. Nie, to jak gąskawa i koniec scene z mojego ulubionego spin-offu Persony. Wystarczy jeszcze, żebyś chociaż powiedział, że to herbata. To może bym zachował jakiekolwiek resztki szacunku. A tak to nawet tego nie mogę, no. Postarałbyś się, no. Co to kryty? Więc powinien go atakować tej turze. A jednocześnie Rakunda. Bo on się zaraz skończy. Tak, problemy. Wiecie co? Czuję się bardzo ambitnie dzisiaj. Jak bardzo? Tak bardzo, że zaraz umnę przez Berserkę zgody. O nie! On wreszcie zaczyna zbierać magasuki pas pierwszy. Pomimo, że powinien już to zrobić jakieś 10 razy. Ta runda i sekunda mu schodzą. No dobra. I pojadę, że schodzi ci sekunda. I ta runda. Chwila, bo będzie tak. Agilao, Ice Block, to jest dwie. Powinien dać radę. Jeżeli trafię. Masz jeszcze manę na Ice Blocka, więc jest okej. Da. I teraz tak. Ta runda mu się kończy, tak. Krytnie. Easy. Łatwiutko, więc chciałoby się rzec. Ty wylecz manę. Wiesz co, wylecz manę Kikurihime. A ty użyj ta rundy. Zaraz po co zmienić, czy będą pana coś innego. Jeszcze nie wiem na co, ale... Na coś na pewno. Jak tam jego statusy? Rakunda mu schodzi. Fuck, bez kryta. To było niefartowne. Co może wejść, co będzie w miarę bezpieczne? A najlepiej, żeby miał atak Mudo albo Agi. Coś umie, ma Mudo albo Agi? Masz Mamudo, ale to nie do końca... To ty jesteś, ty masz Zio, ty masz fizyczne głównie. Tak naprawdę nie mam za bardzo jakoś super czego przyzwać.
Więc chyba po prostu wezmę amenozumę, to wrzucę. Tak, żeby miał mnie kto leczyć. Bo kończy mu się Rakunda. Ja będę rozumiem, miała Rakundę. Tak, miała Rakundę. Easy. Jak już mówiłem, ma Rakundę. Więc jedyne, co mnie może teraz złego spotkać, to potencjalny hit w Kikurihime. Wait for it. Zaltowałem. Fryer. A tak ciekawości, ile to za Sakanagi jak strzela? A z drugiej strony, jeżeli strzela, to jest nieszczęs nakryta. I kosztuje więcej. Nie, baciale masaż. I tak nie przedkryt, więc whatever. A dobra, co ja mogę? Mogę zrobić medię. Tylko teraz tak, zrobię medię, będę miał dwie i Kikurihime musi przedłużyć. Aż nie, Sukunda i tak nie przedłużę, bo nie anczym. Więc Sukunda i tak zejdzie w tej chwili. A, potencjalnie media, Agilao. Po medii Agilao mam trzy tury, więc do niej i tak nie dojdzie. Dobra, media ta runda. Media ta runda, ty... Nie uważam, żeby to był dobry moment na ice blokowanie, bo ta walka jeszcze się nie skończy, więc zrobię to bezpiecznie. Widzę, że bardzo dobrze zrobiłem to bezpiecznie. A i chyba nie przedłużyłem te rundy, mam wrażenie. Nie, tę rundę przedłużyłem, to jeszcze nie jeden, no aż też, no. Dobra, czyli muszę ice blocka rzucić w tej turze. Czy to jako przedmiot, czy jako abilitkę. Kończy mu się Rakunda. Mogę rzucić Agilao. Jeżeli rzuciłem jako Agilao, to muszę użyć ice blocka jako przedmiotu. I to będzie mój ostatni. Niestety. No nic, da się jakoś to przeboleć. Bez kryta? Bez kryta niestety. No nic. Bufula, whatever. Chciałem powiedzieć, że jakby się udało, to może dałby na tego zajść w tej turze, ale jest bardzo mała szansa. Nie wiem, efekt już można spróbować w sumie. Nie, mam za mało obrażeń. Mam kategorycznie za mało obrażeń. A teraz umrze. I'm ready for a miracle. Du, 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 du. I cyk pudło. Są rzeczy, których się nie mówi, okej? Okay? To jest jedna z nich. Łatwe. Walki w SMT5 są generalnie dość długie, ale zazwyczaj jak się wpadnie już w jakiś taki rytm, to one jakoś idą, powiedzmy. Czy ja chcę zabijać biednego King Frosta? On dba o to, żebyśmy jedli świeże ryby. Idź fuj. O, jednak chcę się podzielić. Dostaliśmy zamrożoną rybę. To koniec. Rozumiecie to? Mam zamrożoną rybę przy sobie.
Dobra, w pierwszej kolejności to zrobię teraz szybkie recovery i zapiszę. No i dobra, questa się oddawało tutaj, jak się dookoła przeszło, znaczy dookoła. Przez garaż i tu na górze. Tak, mam dla ciebie nieświeżą rybę. Tutaj mam bestii, trochę ekstra wpadnie, jak dobrze pójdzie to 29. No i są. Plus do siły. Mahama. Wydaje mi się, że mimo wszystko Mahama będzie dla mnie lepsza niż IFBF tutaj. Jack Buffalo jest lepsza niż... IFBF, moim zdaniem przynajmniej. Toxic Spray. Jebać Toxica. I możemy też go studiować, jakbyśmy chcieli. No dobra, coś mi tu jeszcze zostało, mam wrażenie. Quest na Inugami. Czy chcemy się robić quest na Inugami? To jest bardzo trudne pytanie. Mam silną ochotę powiedzieć, że nie, ni chuja mi się nie chce. Nie pamiętajcie, że to będzie odpowiedź, kiedy się będę stosował w tym wypadku. Możemy... Dwa nowe demony się pojawiły do specjalnej fuzji. Kingfest jest na 33 i wymaga wszystkiego, co mamy tak naprawdę. Więc podejrzewam, że potencjalnie będę chciał go sfuzjować, zwłaszcza, że King Buffalo to jest Jack Buffalo, tylko w wersji obszarowej. I ma Pleromę. I ma Mataru Kage. Mataru Kage, pogrzeb widzowie. Inna sprawa, że mnie na niego nie stać. I jest Anahita. Ten jeszcze jest tak, to już mogę sfuzjować. Tylko potrzebuję znaleźć jakiegoś sposobu, żeby mieć Genbu. Na 23 Genbu. To też jest kuszące. Aczkolwiek... te skille, jak się uczy. O, przepraszam, nie Genbu, tylko Xuanwu. Najgorsze jest to, że nawet nie opłaca mi się jakoś specjalnie Andasa i Kainohime w to fuzjować, bo i tak będę potrzebował z powrotem Kainohime. Nagi i tak będę potrzebował. Więc chyba absolutnie najtańsza opcja, która istnieje, to albo sfuzjowanie, albo znalezienie Berifa. I sfuzjowanie go z Kodamą w Xuanwu. Pytanie, czy wolę próbować jeszcze raz przekonać Berifa, czy po prostu wydać te zdecydowanie za dużo. Zróbmy opcję ekonomiczną wyjątkowo. Tylko teraz, gdzie dokładnie były Berify? Wiem, że w tej lokacji na pewno i one były gdzieś na dole. Tyle pamiętam. A szybko się przejdę. Leyline Crossing. W Shinagawie to na pewno. Tutaj. Wydaje mi się, że tutaj, jeżeli zejdziemy na dół i pójdziemy tam w stronę miejsca, z którego zaczynaliśmy, że w tę stronę dało się znaleźć Berify. No i przy okazji jest parę Inugami. To tylko lepiej. Słyszycie, jaki biedny wyjął, bo nie chcą się z nami bić. Właśnie kurwa widzę, jak nie chcą. Au. Dzięki Bogu za blokowanie. Czy ja mam kopetęgu? Nie. Skoro już tu jestem? Stańczmy. Najwyraźniej tańczenie jako śmielnica jest tutaj obelgą. Jaki mędy. Dwa kody. W jakim sensie kody? W sensie, co mają te kody dać?
Bo powiem szczerze, nie ogarniam tyle Kirby'ego do nagły że w ten sposób czaję. No, całkiem fajnie. Podoba mi się, kiedy te wersje demo działają mniej więcej tak, że potem można mieć z tego jakieś rzeczywiście bonusy już we właściwej grze jako tako. Bo to wbrew pozorom nie jest aż takie oczywiste, jakie by się mogło wydawać. Nie wiem czemu, ale tak sobie wymyślili. I przez to ja bardzo często mam tak, że no, wyszło jakieś demo, ale jednocześnie wiem, że będę chciał zagrać i będę miał takie wrażenie, o, przechodzę to samo 2 czy 3 razy i tak, nie. Wiem, że niektóre gry na przykład robią tak, że demo się zaczyna na przykład na początku gry i potem można dzięki temu... ona się rekundę nauczy na 23. I potem na przykład dzięki temu można zacząć już właściwą grę nie na początku. Czy ja go trafiłem, czy on mnie trafił? Chyba on mnie, prawda? Nie, nie tym razem. No dobra. Na pewno mi się uda, zobaczycie. Jak mi się podoba życie tutaj? Najgorsze. Wiedziałem. To się musiało tak skończyć. Ale dostałem zaraz ogniem. O nie. O nie. Icho, kurwa. Au. Okej, teraz pokażę wam najlepsze staty. Tym razem jest zrekrutowany już, nie ma o czym gadać. Mówiłem wam. Tutaj nawet nie było żadnej dyskusji na ten temat. On musiał być zrekrutowany. Anyway, wracamy do World of Shadows. Fuzujemy Shanwu. Welcome. Shanwu był na 23. I chciałem go w ten sposób. Przy czym chcesz chyba coś takiego, Peace Armor. Is this demon to your liking? Yes. To wąż, żółw czy smok? Tak. Dobra, daj mi ten Anahita. I co ja jej mogę przekazać z ważnych rzeczy? Na pewno nie zje i mazio. Dormina wiem, że jest jedną z tych rzeczy, których normalnie nie chcę dawać demonom, ale jednocześnie jest jedna walka, która jej praktycznie wymaga, co mnie strasznie frustruje. Mam diaramę, więc dia jest mi niepotrzebna. Rakukaja, hehe. Buff na jedną osobę. Dobra. Tak, chyba możemy się bawić. Jest A Diana, pleasure pisa. to be working with you. No i dobra. Chyba na razie wszystko mamy. Czy ty w ogóle masz coś swojego? Eternal Blizzard to trochę jak to, co miała Majtka, tylko na nieco wyższym poziomie. I też jest dopiero na 37, tu jest Alice na 40. Do 40 jeszcze trochę brakuje, więc na razie się tym kompletnie nie Return. przejmuję. Anyway. przepraszam. Tutaj był ten chłopot Inugamich. To wydaje mi się, że możemy już wreszcie zrobić progres. Tak, zgadza się. Zrobimy jakikolwiek progres! Aż sam się sobie dziwię. Tylko chyba nie zepsałem, więc zrobię to teraz. I czy ktoś u mnie potrzebuje expa? Zobaczmy. Ty nie, Anahita będzie potrzebowała. Ty, tak, ty potrzebujesz. Poltergeist.
Też potrzebuję. No dobra, niech będzie, nie wejdzie. I ty też potrzebujesz Lezista. Cześć, Zizik. No i dobra, wydaje mi się, że możemy już w pełni, w 100% ruszać dalej. Co my tu mamy? Shikyoji. Wolałbym się z nim jakoś specjalnie nie tłuc. Chociaż tam też nie mógłbym. Gdyby tak. Znaczy ja tak zawsze mówię, że a możesz się nie bić, możesz się nie bić, a potem przychodzi co do czego i ty. Czemu ja mam jakieś 10 poziomów niżej niż moi przeciwnicy? Nie rozumiem, co ci się stało? Prawdziwe imię? Kurwo! Au. Biedny lisek. Wow! To już nawet nie jest pobicie mnie, to jest brutalny gwałt. Też go słyszę. Jasne, nie żebym go miał za dużo. Jasne, i tak nie mam kasy. Jasne, i tak idę się leczyć. Proste? Że mnie, że wręcz banalne. Co i miałem faktu, że powoli zaczyna mi kasy brakować. Częściowo przez tą fuzję, którą dopiero co zabiliśmy, a częściowo przez to, że dalej jednak się leczę. To jeszcze raz. Co ja tu miałem? Miałem ciebie, bo potrzebuję koszy z Chira. Chcę ciebie, bo masz Resista. Przekazywanie Resistów nie jest złą rzeczą, nawet jeżeli mam dość ograniczone ilości skislotów. No i dobra, tym razem na pewno, jeżeli będę walczył, to tylko z tym, co jest do mnie ustawione tyłem, to po pierwsze, a ci przeciwnicy tutaj robią wszystko, tylko nie są ustawieni tyłem. A bo mi się wydaje, bo wiem, dokąd właśnie idziemy. A co tu jest? Koropitury. Więc to jest ten słynny człowiek z liści na głowie, co go nikt nie podatuje i nikt mu nic nie powie. Tylko każdy się gapi. Radę go dobić? No niestety. Może inną radą. Ja słuchajcie, na pewno za którymś razem krytnę, zobaczycie. Fuck! Jeszcze 3 HP zostały. Matko. Przynajmniej się udało. Suta. Ej, na sutę nie będę rzekał. Got a sec? There's something I want to ask you. Okay. Here goes. Dajesz. Okay, so humans made these roads, right? So why would they make them go all the way up in the sky like that? Isn't that kind of a pain in the butt? Może odrobinę? To nie miałem faktu, że gdyby nie były tak wysoko, to byłyby takie kurwa korki, żeby się jeździć nie dało. So it helped you get around? Wouldn't putting them on the ground do the same thing? No? Nie. Humans are pretty weird, huh? Kto to mówi? Ja znałem też jako przyganiał kocioł Gerkowi. Mam dziwne wrażenie, że to niedole coś jest. I że zaraz pożałuję tego, że tu spadłem. Tu coś musi być, te FTF. Tutaj nic nie ma.
Chyba, że gdzieś tam aż tam na dole. Tam jest skrzynka. Fuck me. Kurde. Dylematy. Bo jednocześnie chcę być na górze i na dole. A w dwóch miejscach na raz jeszcze nie potrafię być niestety. Jakkolwiek fajnie by nie było. Esencja Ogamiego. Ważne pytanie. Esencja, nie mapa. Co ty masz? Zodine Standard. Czym jest Zodine Standard? Ziodine. Ziodine, Diorama i Suk. Idealne, jeżeli akurat gramy magiczną postacią. Zgadnijcie, czym nie gramy na tym ranie. Hehe. Ciężko być topem i botomem naraz. Ja tam nie wiem, ja się nie znam. Może są tacy, co potrafią. Hej, kasa. Dajcie kasę. Dobra, tutaj widzę, że jest jakiś marker questowy. Jest też ta mała Isaac, myślałem, że może da mi coś ciekawego, ale chyba nie tym razem. Tutaj ostatnio widzieliśmy dziewczynę, Lamu już tu nie ma. Okej, czyli gdzieś daleko mamy demony. Lamo jest nie do Tatebashi. Chcę od nowa stworzyć świat. Doskonale. To nie jest to, co chciałem usłyszeć. Jeszcze raz, gdzie to jest? Fuj, daleko. Coś fajnego. Nie powiedziałbym, że Mirażdżem to było coś jakiegoś bardzo super fajnego, ale... Od biedy może być, Jezu! Nie bierzcie mi tak zaskoczenia, proszę. Dobra, trzeci blok Conan. I podejrzewam, że w pierwszej kolejności bym się chciał zająć tym abscesem, który tu jest. Jak wszyscy wiemy, abscesy to źródło wszelkich problemów i nieszczęść w okolicy. Au! Dobrze, nie wpadłem przez to przepaść, że mi tak zatrzymało. Tak? Co tym razem? Pozbędziemy się jej? Z Bogiem, nie będę tęsknił. Ajajaj, ale mi przykro. Tak naprawdę to ani kurwa trochę. Ale będę jej mówił, że bardzo im przykro, że odchodzi, żeby jej nie było smutno. Czy mi, żeby nie było jej smutno? Może. Okej, czyli tutaj kiedyś coś było, ale teraz jest dziura. Aha. Innymi słowy, nie przejdziemy na razie, bo jest zbyt rozpierdolone. Cóż no, i tak bywa. To i tak dobrze nam to... Kurde, myślałem, że się biegnę obok. I tak dobrze, że nam to mówią, a nie jest na zasadzie, ej, słuchaj, wiem, że jest rozpierdol, ale weź tam trochę. Ile? What the freak? Jaki jestem demonem? Miło. Widzicie? Bycie miłym nie popłaca. Jasne, ale nie zdarmo. Przyjaciela? Chciałem przyjaciół! W tym świecie nie można mieć przyjaciół.
Swoją drogą zapomniałem kupić tych wszystkich przedmiotów do blokowania. Po tym jak ich wcale nie nadużywałem. Czas to naprawić. Naprawdę jakbym potrzebował jest bloków w najbliższym czasie. Nie jakoś super dużo zarobię, ale zawsze coś. Ile one kosztowały? 150. Przecież myślałem, że 1500 takie. Dobra, jeden lighter i dumpster. I możemy zwiedzać dalej. Czy tam coś jeszcze jest? Wydaje mi się, że nie. Bo tam co najwyżej nas zablokowali, czyli teraz możemy iść albo tutaj prosto, albo tu w lewo. Jeżeli dobrze rozumiem. Przy czym na ile w lewo możemy iść, to się teraz przekonamy. Nie, na jakieś przejście niby jest. Dołem i tylko kawałek, ale jest. Masz pusty slot. Teraz nie będę miał pustego slotu. No winiam Poltergeista o to, że umarł. To wszystko jego wina. Moment. Śmoludzie, nie! Czemu się z takim trzaskim piorunek pojawia? Weszło czy nie weszło? Zobaczmy. Weszło! Czy Mothman ma 30? 29. Na pewno będzie chciał dołączyć. Widziałem ludzi? O, ale fajnie. Medycynki. Miły ten Mothman. Gdyby wszystkie demony były takie miłe, ale życie byłoby prostsze. A nie jakieś, o, trzeba go zabić. Dlaczego? To już nawet nie jest kwestia, że mam niższy poziom czy coś, bo ten cholerny kupłyt ma 3 poziomy niżej niż Anahita. Więc nawet to nie jest wymówką. Tak jak zazwyczaj bym przynajmniej mógł powiedzieć, że o, to kwestia tego, że mam niższy poziom i tyle dlatego. Tutaj nie ma tej wymówki. Tutaj jedyną wymówką jest gra mnie kurwa jebie w dupę. A tutaj moją wymówką jest to, że jestem głupi i zaszedłem ją od przodu. No nieważne. Byłem pewien, że ucieknie. Zio. Coś u mnie miał z jej, był to Poltergeist. Łatwiutko. Trochę expa. Przedmiot do kasy. Anek blok. No wiecie co, tak zrobię. Może ten Elek Block się jeszcze do czegoś przyda kiedyś? Chciałbym jakoś przekonać tego Mothmana, że do mnie dołączył. Nie wiem na ile się uda, ale spróbować. Nie w takiej grupie, ale spróbować można. Nie, takiej grupy zdecydowanie nie będę bił w normalny sposób. Nie po prostu ich tak obiję. Powinno działać. Nie trafiła, ja pierdolę. Tak ja mnie dzisiaj memuję. Tak bardzo, że aż mi trochę przykro. Bo mówię, żeby to chociaż było tak, że nie wiem, nie trafiam przeciwników, którzy mają wyższe poziomy ode mnie. Takie coś jestem w stanie bez problemu przyjąć, bo wiadomo, well, ma wyższy poziom i dlatego nie trafiam. Ale w momencie, kiedy dzieje się to z przeciwnikami na moim albo na niższych poziomach, Skurde,
ciebie, synu. Jak to było? Kto chce pokoju, szykuje się na wojnę, te? Okej, okay, dobra, też się ignoruje. Mistrz Mothman? Au! Następnym razem powiem mu, że jest jebanym dzieciakiem. Bo w sumie nim jest. Nie, żartowałem. Wiecie co zrobi następnym razem? Wezmę i go zapierdolę. Nie mogę. Widzowie, nie mogę. Po prostu nie mogę, przysięgam. Dobra, gdzie jest mapa? Tu jest mapa. Jak tu wejść na górę? To jest ważne pytanie. Chciałbym, żeby moja psycha była w stanie, że może sobie dzineczka pić. Babaj to ja zaraz zrobię, jeżeli chodzi o moją psychę. Moja psycha zrobi babaj i sobie pójdzie gdzieś. Dobra, gdzieś tam abscesa widzę na górze oczywiście. I to tak na górze, że tam za cholerę nie wiadomo pewnie jak się dostać. No tak, absces jest tam. To tyle widzę. Logika by nakazywałaby, że tu pewnie nie wejdę. Chyba, że jakimś bardzo głupim sequence breakiem. Ja jestem te 5 najtrudniejsza platformówka, gdzie można sequence breakować. Najgorsze jest to, żeby wcale bym się nie dziwił, gdyby tutaj się dało jakoś tak dziwnie skoczyć. Widzicie? Tutaj wygląda jakby się dało i to jest najgorsze. Tak kolci, żeby popróbować, ale jednocześnie wiem, że raczej się nie da. Pięć sekund później Shinji wylatuje poza mapę. A ten zdaje sobie sprawę, że wystarczyło obiec tą cholerną lampę, żeby wbiec dokładnie tam, gdzie się wskoczyć. Weź nie umierać. Tu jest łapo. Tu można na górę skoczyć. Jest szansa, że to mnie zaprowadzi dokładnie tu, gdzie chcę. Mówię, póki co jest to szansa, ale chyba nawet całkiem składa. Jak tylko zaczniemy unikać tych kolejnych chłopo. Tak. Chłopo, uniknąłem. Managa, no już niekoniecznie. Au. Wiesz co? Bo coś mam te smoke ball, okej? Okay? Dobra, co tu było? To jest pytanie na dziś. Ten poltergeist nie do końca mi się podoba w mojej drużynie, ale nie no, da się w sumie to zmienić. Kikuli, wskakuj. Co ty miałeś w absesie? Bazyliszek. Czy tam kokat jest, jak zwał, tak zwał. Co ty masz? Crash Landslot, Toxic Cloud, odporny na statusy, podatny na Zio. Zajebiście! Malo akurasji, więc na pewno, podkreślam, na pewno, jak się go sekunduje, to nie będzie niczym trafiał. Zobaczycie. Tak na pewno będzie. Czyli te inne kłamstwa, które mam sobie, żeby poczuć się lepiej. Nie, widzicie, nie trafię. Wszystko jest K. Czy on już nie jest na minus 1 dopiero?
Bez kryta niestety. Druga sekunda. Druga ta runda. Ale w sumie media też może mi się przydać, teraz jak o tym myślę. Ale to potem. I Crash on stop nie zabija. Dobra, pokażę wam stan mojego absolutnego YOLO. Czy on jest w ogóle odporny na lód? Tak. Niestety, ale tak. Ma też inne wrażenie, że moje absolutne YOLO tutaj nie do końca wypali tak, jak bym chciał. No, z tego co widzę, jest spora szansa, że nie wypali tak, jak bym chciał. Dlatego zajęto po prostu tak. Zobaczcie, że mój protagonista i tak w magiczny sposób umrze w tej sytuacji. Będę bardzo słony. Albo po prostu wszyscy zostaną cucizną po pysku. Nie mogę. Nie mogę, widzowie. Jeszcze ta cucizna, no Jezus Chryste. Dwie sekundy, by the way. Gdyby takiego tutaj po prostu wstawić. Albo Poltergeista. Bo ma Shockbounda. No bo jeszcze lepiej. Zmieniaj po prostu cały pierdolony party teraz. To po to, żeby mi się nie zatruli na śmierć. Może zakrawa to odrobinę desperację, ale nie jest to nic, czego do tej pory jeszcze nie robiłem. Chyba wyleczyłem się na szczęście. Wiem, że będę potrzebował się wyleczyć którymś demonem w protagonisty raczej. Bo Amenozumy nie ma szans, żeby zadała tyle. Media powinna wystarczyć, jeżeli nic głupiego się nie stanie. A jeżeli coś głupiego się stanie, to gwarantuję wam, że ten stream nie potrwa jakoś specjalnie długo. No ale powinien w tej turze paść. Demon Proficiency, Divine Proficiency... Porozmawiajmy. Bo to jest coś, co może mi się nieironicznie przydać.
Czekaj, najpierw wrócę sobie drużynę do tej, którą miałem. Dla zgarniania expa. I zgarnę skrzynkę. No i dobra, teraz generalnie to miejsce powinno w dużej mierze stać przede mną otworem. Tylko nie widzę tu żadnych tych... żadnych save pointów dodatkowych, niestety. Co nie ukrywam, jest mi odrobinę nie na rękę. To jest Mitama. Czy stąd da radę doskoczyć tutaj? Wiecie, jak to mówią? Jeden sposób, żeby się przekonać. Znaczy, ja spodziewam się, że odpowiedzią w tym wypadku jest nie, ale... co jeżeli się da? Fuck! Wiecie, co jest najgorsze? To wyglądało, jakby się dało. Dobra, to jeszcze raz. Tutaj gdzieś była skrzynka. O, tutaj nawet dokładnie. To muszę jakoś znaleźć sposób sensowny, żeby się do niej dostać. Tędy? Tędy. Esencja karpi. Miałem cichą nadzieję, że znajdę gdzieś jeszcze po drodze tego... save'a, tak żeby nie musieć się cofać aż tam daleko. Ale chyba mi to nie grozi, z tego co widzę. Tutaj na pewno jest ten posąg do expa. I chyba z niego skorzystam po prostu. Resist Force. Wyrzucę Leg Blow raczej, albo Maskunda. Maskunda wam. Przekonaliśmy się, że Maskunda jest bardzo przydatna i zawsze wchodzi wtedy, kiedy byśmy chcieli. Proszę, cheer. To jest akurat jedna z tych rzeczy, które nieironicznie się mogą przydać. Fire Breath. Byłby spoko, gdyby nie to, że mamy Gas Fire Rain. Mana Spring. Wyrzuć Sun. Downed. Tech. Nic nowego. Na Concentrate mam wywalone. Esencję już mieliśmy, Lim dostanie z Yonga. Dostaniesz Resist Light, które mogę wrzucić. Mogę wrzucić zamiast Mabufu, albo zamiast Zanmy. Lisek ma Laster Candy bez Tarukadży. Ale generalnie to tak. To jest efektywnie Laster Candy bez Tarukadży. Teraz pytanie, gdzie jest... tutaj? Jop, tutaj. Nice. Esencja ma... Mam wrażenie ogólnie, że tutaj albo jest jakoś niewiele do zwiedzenia, albo my jeszcze nie zwiedziliśmy tyle, ile powinniśmy. Jedno swojego. Wiem też, że tutaj coś jest i mi lata koło nosa i będzie chciało mnie udupić. I staram się tego unikać, bo jeszcze nie byłem po abscesie się cofnąć. Wbrew wszelkiej obowiązującej logice, proszę się nie przejmować takimi głupotami jak cofanie się po abscesach. Proszę nie blokować się też na skałach. Nalegam. Blokowanie się na skałach to jest ostatnia z rzeczy, na których mi w tej chwili zależy. Dobra, mamy to. 60 hałwy. Pyszniutka hałwunia.
Nie, 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 nigdy nie dam się. Nie zabijesz mnie. Kurwa, utop się. Nie, co? Dzięki Bogu za smokebole. To musi mnie do końca doprowadzić, prawda? Prawda? Dwa grimoire. Ale gdzieś mnie to doprowadziło, to na pewno. A się to wycięło, nawet chciałoby się zesk. Czy to jest jakieś takie przejście, że się nie da to wyciąć? Czy pijemy? Nie wiem, ale jest to save point! Cześć Sylwia, witaj z powrotem w świecie żywych. Jak żyjemy, jest lepiej niż było to na pewno. Bo miałem taki moment, że miałem lekki mental breakdown, ale jest już lepiej, więc nie będę się nad tym specjalnie rozwodził. Granie, im dłużej się człowiek zastanawia nad swoimi rzeczami, tym bardziej się niepotrzebnie nakręca, więc po prostu... Cisza, spokój. Nie przejmujmy się. Miracle. Yes. Demony mogą mieć jedną dodatkową umiejętność. Doskonale. No i tutaj jeszcze mastery do tych bodajże recovery support i elementów. Yep. Czyli coś, czym się kompletnie, absolutnie, 100% nie przejmuje. Hej, dzień dobry. Zapis. No dobra. Progres osiągnięty. Fajnie było poszukać trochę tych imanów, bo mam wrażenie, że trochę mam ich zdecydowanie za mało w porównaniu tego, co ustawa przewiduje. Nie wiem, by to pierwsza, nie ostatnia, z kiedy mam tego typu problem. Sam fakt, że nie mogę tego efficiency dla samego siebie bić, jest dość sporym wskaźnikiem na to. Niezwiadne. Pajdżemy. A, pajdżemy. Na pewno dostałem coś dobrego w zamian. Muscle Zink. Holy fuck. Jedyne co dobrego było z tego questa to fakt, że dostaliśmy expa za niego. Żabol pan czasu i przestrzeni, o nie. No dobra. Ja nie patrząc po tym, jak to wygląda, to powinniście się wrócić tam i zobaczyć, co jest w tym. Co jest tam za quest. Można część zobaczyć trochę. Powiem więcej, może nawet... Nie, Kelpie ma powyżej 30. Jap, no raczej równo 30, ale wiecie, o co chodzi. Za wysoki do rekrutacji, to najważniejsze. Shortmount niestety nie działa tak dobrze, jakbym chciał. A może to działa tak dobrze, jakbym chciał. Łatwo. Oho. Levist. Tak! Wiecie... Znaczy generalnie... O! Cześć, jak to było? Ja! Leczę się ile wlezie, przy każdej możliwej okazji. Przeciwnik używa jednego heala. Rrr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 
Za każdym razem.
Ale generalnie znam uczuć. Im więcej jakiegoś tam backlogu mi się nazbiera, tym mniej mi się chce coś z tym robić. Dlatego na przykład zazwyczaj, jeżeli chodzi o moje oglądanie anime, to jest tak, że jak jakiegoś jednego odcinka nie obejrzę, to często się zdarza, że nie obejrzę też kolejnego, a jak już nie obejrzę dwóch, to już naprawdę mi się nie chce czegoś nadrabiać. Tak wiecie, kompletnie. I się kończy na tym, że przestaję oglądać jakieś anime. To jest magiczne wtedy o tym, jak to zaczynam oglądać jakieś 15-16 serii w ciągu sezonu, a kończę z dwoma trzema. O, siema. Elo. Ej. Jakby no offense, ale... To jest SMT5, tutaj poziomy się skalują. Znaczy, jest skalowanie z poziomami, o. Słoń Salmata z szabelką w ręku, chce by się bał. Ale ja kurwa czuję tu lęk. Ja tylko chciałem po questa przyjść. Jakieś urocze rzeczy. No dobra, niech ci będzie. Mothman. Dobra, 10 Mothmanów do zbana. Nie jakoś do nadrabiania zaległości rzeczy, które chciałem poczytać. Bardzo mocno skłoniło to, że dostałem Kindle na święta. Więc teraz sobie w wolnych chwilach po prostu taki, że... No jest taki luzik, nie mam nic konkretnego do roboty, po prostu sięgam sobie po Kindle, tak? Bo tak to zazwyczaj było bardziej na zasadzie, że o, muszę gdzieś jeszcze coś tam sobie znaleźć, tak? A tak to mam jakieś parę tytułów na Kindle jako tako i mogę sobie spokojnie wtedy poczytać tak zwanej chwili. Dobra, Sharkman tutaj byłby złym pomysłem. Jojo jedyne anime. Jojo. Do tej pory nie obejrzałem tej pierwszej części szóstego partu. Czy atak go zabije? Tak. Równiutko. Wydaje mi się, że to się liczy jak łapanie do dzbana. Tak, się liczy jak łapanie do dzbana. To najważniejsze. Chyba spróbujmy rozwiedzać te części, gdzie mnie jeszcze nie było. Tutaj jest coś, czym mogę pogadać. O nie. Ktoś tu polował na demony. I lizał swój kciuk. Dziwna tendencja. Ale co kto woli. Gdzie jest skrzynka? Halo, gdzie krzynka? Daj krzynkę. Oddaj krzynkę. Oddaj krzynkę. Skrypt z analizy matematycznej najgorzej. Jeszcze zależy, która analiza. Ta jeden... Analiza 1 jest jeszcze w miarę okej, okay, tak ci powiem. Dalsze analizy. Holy fuck, ale to jest okropne. A teraz serio, jak to skoczyć tam na górę? Bo to wygląda, jakby to coś było tutaj na górze. I nie mam zielonego pojęcia. Jak? Czy tu się spada skądś po prostu? Znaczy nie, analiza 3... Przynajmniej na tyle, na ile ja pamiętam. Analiza 3 była znacznie, powiedzmy, przyjemniejsza niż ta... niż druga. Ale to są, wiadomo, moje stricte subiektywne odczucia. Kiedy chcesz napisać własną pojęcie, aż raz nie chce ci nadawać masz... U mnie to wyglądało jeszcze inaczej. Za każdym razem, jak przysiadałem, to zdawałem sobie sprawę, że mam jakiś zarys, ale nie mam wypełnienia, że tak to ujmę. Więc coś tam się naskrobało, potem człowiek tak czyta i tak, nie, no przecież tego nikt nie będzie chciał przeczytać, więc whatever. Egzamin ustny. Ja do tej pory mam zabawne skłonienia z moim egzaminem ustnym z analizy 2.
bo usłyszałem na nim, że byłbym dobrym politykiem i miałem takie, nie wiem co o tym sądzić. Szkoda, że nie da się porwać demona. Tak na zasadzie, ej śpisz? Dobra, to jesteś mój. A potem losowo w trakcie walki, ej kurwa, co ty mi zabijesz? I staje przeciwko tobie. Lubię, co do mnie teraz pobije przez to, że autowalkę odwaliłem. Nie, ale tutaj przynajmniej jeszcze jakoś powiedzmy jak speedzie. Rzuźnij kamieniem. O nie. Tyle demonów do złapania. Co nie? I to jeszcze z przeciwnymi słabościami. Kurde się. To nie był potężny atak, nie będę kłamał. A przynajmniej ich uśpiło, więc... Czy atak go dobije? Powinien. Yep. No dobra, to teraz jeszcze te dwa Mothmany, które urządzają sobie intensywne spanko. Nie pamiętam w tej chwili tylko czy ten, czy jak teraz zaatakuje, czy jak teraz nie zaatakuje, to czy on już się obudzi, czy jeszcze nie. Mam nadzieję, że jeszcze będzie spał. Niestety wstał. Ojo! Dobra, kwytło. Nie, niczego głupiego. Nie trafianie jest czymś głupim, kazałem ci coś, jedną prostą rzecz. Dobra, 5 na 10, to jeszcze daje są ufane. Dobra, jak tak nie trafią, to już dalej nie będę trafiał, więc zobaczę tylko, czy tutaj jakiś miman nie siedzi, bo pilnie potrzebuję imanów. Nie wiem, po prostu mam wrażenie, że z jakiegoś powodu pomijam wszędzie mimany, mnie to irytuje. Nie wiem, na ile to jest kwestia tego, że... siedzę na tym. Na OBS-ie, a nie na. Jako takim ekranie. Przez co mogę widzieć odrobinę mniej. Może jak sobie powiększę ekran, to będzie lepiej coś z tym, ale też. Nie jestem do końca przekonany. Słuchaj, czy Poltergeist nie ma wszystkich skilli? Czy ty jeszcze masz resistę? Ty już masz wszystkie skille. Czemu ja cię jeszcze mam wdrożenie? Czy możesz mi tłumaczyć, dlaczego ja ciebie jeszcze mam wdrożenie? Cztery Mothmany! Ale by się Mazon przydało, Jezu Chryste. No spójrzcie tylko. Byłem pewien, że ktoś spoduje. A to po podłowanie. Sheesh. No, Batman! Od razu mi się przypomina Dragon Ball Z Evolution. Nie mogę dzisiaj. Nie mogę tego. Po prostu nie mogę! Jak bardzo można nie trafiać przeciwników? Odcinek 11037. Holy fuck. Bez kryta! Ha, 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 ha. Wspaniale.
W ogóle chcę, żebyście wiedzieli, że ostatnio mnie dopadł kryzys wieku dorosłego pod tytułem mam za mało czasu na absolutnie cokolwiek, co nie nazywa się pracą. A jednocześnie jak się mnie pytają, czy ktoś się zajmie jakimiś rzeczami do tłumaczenia, to mówię, tak, jasne, zajmę się. Wieku średniego. Powiem tak, dopóki nie mam 30 lat, staram się nie mówić o wieku średnim. Po 30 mogę zacząć mówić, że to jest kryzys wieku średniego. Ale jeszcze nie mam tych 30, okej? Okay? Powiem więcej, ledwo co miałem urodziny i nie mam jeszcze 30, okej? Okay? Podkreślenie słowa jeszcze. No to widzę, że poltergeist latają. Nie potrzebuję poltergeistów, potrzebuję Mimana. To wygląda jak oczywiste miejsce na to, żeby był tu Miman. Gdzieś. Jeszcze jednego potrzebuję, żeby mieć posyjanski na protego. Najgorsze jest to, że w sumie teraz jak o tym myślę, to na protagoniście nie potrzebuję aż tak dużo miejsc na skille? Bo w sumie i po co? Protagonista potrzebuje tak naprawdę miejsca na jakieś jeden czy dwa ataki fizyczne i tyle. No jezu, że tyle przeżyliśmy. Powiedzmy. Jak to mówię, jest co wnukom opowiadać. Aczkolwiek nie ukrywam, że wolałbym nie żyć w niespokojnych czasach. Powodzenia. Przede wszystkim powodzenia z SMT. Bo domyślam się, że z tym najbardziej trzeba życzyć komuś szczęścia. A może to z tego trzeba? Nie. Nie, no z tego się nie da nawet. Jak tam się wskakuje? Pytanie, jak to się wskakuje? Tędy? Stąd gdzieś na... Stąd nie skoczę na górę. Jezu, aż mi się przypomniało, jak ostatnio miałem okazję pograć chwilę w Fallouta 76. Najlepszy tytuł, w jaki w życiu grałem. Ale generalnie mogłem sobie w paru miejscach tak bardzo po powietrzu chodzić, że to jest niedorzeczne. Po prostu niesamowita sprawa. Jak tu się wchodzi? Tu? Że na to się skakuje? Chyba tak. No i teraz pewnie z tego. Z tego skoczyć tu. Tu. I tu jest krzęga. Nice. A tam jest hałwa. Tylko jak dojść po hałwę? To jest dobre pytanie. Bo nie wygląda, żeby to było jakieś w miarę łatwe i oczywiste przejście. Tam jest nasz save point, z którego zaczynaliśmy. Zastanę się, jak tutaj wejść. Bo tak, tu chyba nie wejdzie. Nie wejdziemy, czy wejdziemy? Chyba nie. Tu na pewno nie wskoczę, co do tego nie mam w ogóle żadnych wątpliwości. Teraz, czy tu na górę da się jakoś ładnie wejść? Nie widzę. Dobra, jeżeli tu na górę się nie da wejść, to na razie po prostu wrócę tu. Pomożesz nam jakoś?
Chyba nie pomożesz nam w żaden sposób. Po zadawaniu nam szczątkowych informacji. Dobra. Szybki zapis. Czy w ogóle mam, powiedzmy, w planach w coś niedługo fuzjować? Chcę zobaczyć. W sensie, czy jest coś na poziomach takich, żebym mógł niedługo fuzjować? Fuzje. Levi's Compendium. Bo Levi's Compendium pokazuje mi wszystkie, powiedzmy, które potencjalnie będę mógł zrobić. Exini, Loakel, Pipisaka, Bazyjszek, Forneus. Obiedę tam Bufula. Chłopo dla magii ognistej. Lilith mam. Nie tak niedługo, ale powoli się tam rzeczy zbierają. Jakieś takie, powiedzmy, bardziej interesujące niż to, co ma wparte. Anyway. Jak ja chcę dojść do tego miejsca? Bo jestem przekonany, że tu się powinno jakoś dać dojść. Dokładnie rzecz ujmując, tutaj na górę. Tak jakby dało się stąd spaść? Tylko jak tutaj na górę z kolei wejść, aż stamtąd trzeba? W sensie, że o tutaj wejść na górę, tutaj? Mogę zerknąć, ale nie wydaje mi się, że tutaj było takie przejście. No bo stąd raczej nie... Nie zadziałoby w tak głupi sposób, prawda? Raczej nie. Nie to razu. Ja nie Sevik w glikach, ja nie sequence breakuję w aż taki ambitny sposób. Tutaj na górę też nie wejdę. Tutaj była mi dama? Wow, ale jestem niesamowity dzisiaj. Jeszcze na zan. Coś u mnie ma za... A nawet zan ma XD. Wydaje mi się, że to... Skocz! Proszę! Okej, nie skoczy. Fine, I get it. A może tutaj ze środka jakoś się da? Wiem, że poltergeisty mają mnie gdzieś i to jest w tym wypadku wyjątkowo pozytyw. Ale stąd się chyba nie da wejść na górę. Nie wygląda. Dobra, bo chciałbym tą chwałę znaleźć, która tam jest. Tylko jak tam się dostać? Z której strony? O teraz tak, tutaj żadnych schodów nie ma, prawda? Nie, tu schodów nie ma. Gdzie ja chcę się dostać dokładnie? Bo stąd też chyba nie spadnę. Mówiłem, że chcę się dostać o tu. Chyba, że to... O mój Boże, może to z tej strony. W sensie, że tutaj sobie przejdę od mojego miejsca w dół i w prawo. I tędy jakoś. Zobaczę. W dół. Że niby tędy.
brawo. Dobra, tu nie wejdę, więc muszę od normalnej strony wejść na most. A przy okazji mogę questa oddać. Zostanie przy uwzględnianiu questa na Mothmany. Byleby Swinstorm tam mnie nie chciał zabić. Miman. Przegapiłem, prawda? Esencja Lili. Znaczy już wielokrotnie powtarzałem, że ja prawdopodobnie będę przegapiał takie rzeczy, więc nie mam absolutnie problemu z tym, żeby zwracać mi na to uwagę. Jeżeli masz na myśli tutaj na dole, to nie, to jest Magatsuki leżące. A jeżeli masz na myśli gdzieś tutaj, gdzie nawet na mapie mi zaznaczyło, to pewnie tak, masz rację. Powiem tak, jeżeli już na mapie zaznacza, to znaczy, że byliśmy praktycznie przy samym Mimanie. Albo znaleźliśmy tego NPC-a, który nam pokazuje, gdzie one są. Chyba tu jest Kelpie. Czyli tak, powinien być w stanie wejść tu. Przejść tu i wejść na most. To zerknę, czy tutaj jeszcze nie ma przypadkiem żadnego Mimana. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj był Miman i mnie to będzie strasznie frustrowało. Ale to może na inną okazję sobie zostawię, bo na razie zależy mi tylko na tym. Dobra, czy tutaj to będzie wszystko? Wydaje mi się, że tutaj to jest wszystko. Poza Ginnie McCallum, którego w tej chwili nie ma szans praktycznie ogarnąć. No dobra. Szybki zapis i możemy lecieć dalej do kolejnego abscesu. Nie będę na razie brał tego skilla, który daje mi plus 1 do skilli. Tak wiem, skilla do skilli. Bo nie wiem, co da mi kolejny abscess. Jeżeli by się okazało, że da mi coś przydatniejszego niż ten plus jeden skill, no to bez sensu by chyba było jednak to dać. A tak, ty chciałeś jeść dżemy. Nic ode mnie nie dostaniesz. Tutaj jest questowy marker. Mówili o kimś, kto liży sobie palce. Fajne, podąży stary. Nie można przejść parę kroków, żeby ktoś nie chciał spalić naszej siły. A przynajmniej motyw ma dobry. Fion Makkum! Podatny na Zio, kompletnie odporny na ogień i flamę, używa głównie fizycznych. Proszę nie kwestionować tego, że Sevil na 32 poziomie. To się na pewno nie skończy za dobrze. Mam Bufule, mam Aradzie, mam Tadukadze. Ogólnie będzie fajnie. Rakunda. Zbafuję sobie obronę, bo mogę. A dziwne wrażenie, że nie mam te rundy. A może później tak? Obawiam się, że wszystko, więc chyba
Przydałby się ktoś, kto ma odporność albo na buffu, albo na chi, taką kompletną. Aż na buffu już mam. Czy ty nie masz też... Nie ma nikogo, kto jest kompletnie niewrażliwy na chi, prawda? Nie. No dobra, skakuj, nic będzie. Trochę się boję w tej chwili. I bez kryta. Niestety kolega bardzo intensywnie będzie używał tej karokadzie, którą ma. Ja na wszelki wypadek się uleczę. Bo domyślam się, że nadchodząca tura może się nieprzyjemnie dla mnie skończyć. Przynajmniej ma już obronę na minutę, więc będą go potencjalnie bić. Pamiętaj, co mówiłem? Miałem obronę chyba plus 2. Tak by the way. Mamuto... Czy on był tylko na Zio? Tak, tylko na Zio. Czy ktoś u mnie sensownie bije Zio? Lilim, jeśli już pamiętam. Madin Karin na pewno wejdzie. Kurwa. Ale mało. I expected nothing and I'm still let down. TF. Czy ten szybki odziw cokolwiek ma w ogóle? Nie. Bez pozoru chciałbym jakiegoś demona, który może czegoś sensownego używać tutaj. To też jest problem. Teraz zejść najmniej mądrą rzecz, jaką zrobiłem dzisiejszego dnia. Na pewno nie zaatakuję protagonisty. TF. A, on nie zrobił tego. Jestem pozytywnie zaskoczony. Żeby nie rzędzę wręcz zdumiony. Dobra, czas na wpierdol. Pani ma kum. Znaczy, ja absolutnie jestem w stanie uwierzyć w to, co piszesz, samuraju. I to jest najgorsze chyba w tym wszystkim. I to nawet pomimo tego, że mam obronę plus 2, a on będzie miał zaraz atak minus 2, to i tak jestem w stanie absolutnie wiedzieć, że Makam Luin mnie ujebie w tej chwili. Bo to wciąż sobie da tak.
A jaki mamy status buffów, debuffów? Jemu się Rakunda kończy. Mi się kończą buffy. Jeżeli dobrze pamiętam, to... To jest play na tą turę. Frajer. Masz inne wrażenie, że powinien w tym momencie wyleteć Kipuri dla świętego spokoju. Nie wiem. Ja nie wiem! Kolegowi, ja naprawdę nie wiem! Jaka jest moja bezpieczna opcja w tej chwili? Let's go. To jest chyba moja bezpieczna opcja. Jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi. Au! Nie trafił. Jestem zdumiony. No dobra, czyli tak po kolei. Blinding Strike. Rakunda jeszcze mu zostaje, więc ty możesz użyć Medi. Zdecydowanie Medi. A ty używasz te rundy. Gdyby kryt wszedł, to ty protaga byłoby dużo lepiej. O. O! To by pomyślał, kiedy jest różnica 4 poziomów, to te buffy, debuffy rzeczywiście robią sporo różnicę. I czyli co mu schodzi? Rakunda. Nie będę nawet tego komentował, wiecie? Nie no, jest plus... na minus 1 w tej chwili, bo użył Tarukadzy wcześniej. Więc pod tym względem jestem w stanie usprawiedliwić to, co się tutaj stało, okej? Okay? Ale tylko pod tym. Co
Lecz to nie będzie lepsze. Nie, bo więcej mana zużywa. Właśnie, czy on nie potrzebuje przedłużenia jakichś buffów, debuffów? Przypadkiem. Powiedz ty mnie, kolego. Minus 1 masz na tę rundzie. No dobra, się wyrzuć i to ten on nieszczęsną. Kurczę, mógłby tak częściej nie trafiać. Proszę, krytni. Kurwa, no. Dobra, darmowa tura. Najlepsze są takie. No i oczywiście będę trafiał, bo jak nie będę trafiał, to nie będzie darmowa tura. Ależ te kryty dzisiaj nie wchodzą. Przysięgam. Sekunda mu zejdzie. Niedobrze. Muszę tak to zrobić, a nie chciałem. Przynajmniej tak, a to jest duży pozytyw. Jezu, on ma tak dużo HP. Zresztą ogólnie jak większość bossów w tej grze, po prostu tyle HP. Wow. Bogu LNG, kocham cię. I bez kryta, no kurwa jego mać. No nic. Ja mam Elek Dżemów. 6, powinno wystarczyć. Jakie mam priorytety? Mam ja wszystko takie. Wiecie, jak boi mi dupa o to jeden many? Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak mocno może boleć tyłek człowieka o jeden many. Nie obchodzi mnie, że nie ma rakundy na sobie.
Powiedziałem, że mnie nie obchodzi, ok? Nie mogłaś szybciej? What does that mean? Ah, so you're attempting to rescue your friend from Lamu. I apologize for my hastiness. Although you can see how you played a part in it as well, I'm sure. O, przepraszam, że się broniłem, jak ja śmiałem. When I saw a demon escorting a human on their own here, naturally I became very suspicious. Dlatego pierwsze co robisz, to atakujesz. We were sent by Bethel. Bethel? Ah, you mean the servants of that god. So, you're looking for the other humans. Oh, have you seen more people dressed like me? If you're referring to the students that the demons had abducted, I've already assisted them. Though, I admit I don't know whether or not that was all of them. They are at a fairy village southwest from here. The fairies there are sheltering them. A fairy village? Wonderful. Thank you so much. But heed these words. The demons of chaos, the forces of Lamu, are powerful foes indeed, and these lands are replete with them. Even Bethel's power cannot reach here. You would best serve yourselves by leaving quick as you can. Nie możemy opuścić tego miejsca, nie pomagając naszym przyjaciół. But I need to help my friend. I understand. Then please show an abundance of caution as you make your way. May we meet again, should fate deem it so. We should tell Yuzuru about the fairy village. Maybe Miyazu is there. Okay, no, dobrze by było, byłoby przynajmniej w miarę bezpiecznie. Zakładając, że to są dobre wróżki. Z czym, jak wiemy, bywa zazwyczaj różnie. A jedyną rzecz, która jest dla mnie ważna do inwestygacji, jest save point. Nie po tym, jak walczyłem ostatnie 20 minut. I chyba nawet nie przesadzam. Dobra, wróćmy tutaj, sprzedajmy rzeczy. Powiedziałem, sprzedajmy rzeczy. Zapisz jeszcze raz tak dla pewności. No i w sumie to nie brzmi jak taki głupi pomysł. Czy na 30 pierwszym coś było? Chyba nie, ale... Ale... Bazyliszek, Forneus, Chłopo. To nie wygląda tak źle. Zwłaszcza, że miałby też młodo. Kusząca opcja. Nie będę kłamał. Hell yeah. Dobra, fog na mnie nie obchodzi akurat. Nie przepadam za statusem Mirage akurat. A co tam jeszcze, chłopo? Raczej nie chcę fuzjować, chyba że z czegoś bardzo... Inaczej. Zobaczę, co mogę sfuzjować bez kompendium, żeby nie wypierdolić się z całej kasy, jaką mam. Jak Sini, po drugie jest to. Nie do końca chcę się Lilim pozbywać, szczerze mówiąc. O! To wygląda jak coś jasno mniejszego. Zwłaszcza, że Polter
Gejs nie jest czymś, na czym mi jakoś super mocno zależy. No to co? Ale to stek jest dosłownie po to, żeby go jako tako tylko sfuzjować z czymś, więc tym bardziej. Zastanawiam się, co chodziło po głowach tym ludziom, którzy wymyślali takiego demona jak Pisaka. Co tam jeszcze? Atisa wiem, że nie spotkamy, ale też nie zależy mi specjalnie na tym, żeby go fuzjować. Następne, co potencjalnie bym chciał fuzjować, to chyba dopiero to będzie, z tego co tutaj widzę. Agilazan ma to, wygląda niegłupio, zwłaszcza, że ma pleromę. No i pewnie gdzieś coś z tych, już tutaj są dalej. Ale to mamy jeszcze ładnych parę poziomów do tego. Pytanie za 100 punktów brzmi, jak daleko jesteśmy od kolejnego Abscesa? Co gorsza, podejrzewam, że za daleko. Dobra. Ty na pewno wypadasz z drużyny, bo chcę expić. Zresztą ogólnie chyba cała moja drużyna jest do zmiany, jeżeli chcę expa. Bo tak, Anahita ma jeszcze Matalon de Hamaun, ty masz dwa skille, a nie, Jackfest już nic nie ma. Ale na Hime? Też nic nie ma. Well done! Dobra. Miejmy nadzieję, że ten nieszczęsny absces jest jakoś pobliżu. Bo generalnie im dalej są absesy, tym ciężej się jednak zwiedza lokacje. Jest jednocześnie daleko i niedaleko. Moje ulubione położenie przeciwników. Kiedy widzisz doskonale, gdzie jest przeciwnik, ale nie masz jak się do niego dostać. Nic mnie tak nie wkurwia. Nie chciałem trafić tych Kelpie, by the way. Atakowałem tą nieszczęsną pisakę. Ja bardzo stosuję wersję bezpieczną. Wersja mniej bezpieczna byłaby taka, że zagadałbym z Kelpie. Ale stwierdziłem, że to może być odrobinę przesadzone ryzyko. O boj. A propos expa. Dawaj skilla. Mataronda się przyda, Revit Dark może być. Night Blocka mam zwalone. Tadokadża, haha. Bad. Mieliśmy już jego esencję. Bloody Glee. This is critical raid. No i czy wolę Tadronda czy Funkbreakera? Na demonie, który ma fizyczne affinity, chyba Funkbreaker będzie lepszy, więc sobie tak. A naprawdę rzadko, przynajmniej na tym etapie gry, się zdarzają demony, które powiedzmy mają jak taką odporność na ataki fizyczne, więc tym bardziej whatever. W sensie taką kompletną... O Jezu! Kwieco? Czemu ja pierwszy tyle? A? Ej, dużo kasy. Jest sobie taki jeden skill jak Sejgra, czyli nie tracisz tu na nudę i level. Jeżeli mają Sejgra, że się atak się w ciebie odbije i walnie w słabość, to gra potraktuje jako trafienie w słabość. Czy nie było z tym jakichś dziwnych abuzów, które ludzie wykorzystywali? Bo mam wrażenie, że coś z tym było, ale to... Mam wrażenie, że da się to określenie odnieść praktycznie do wszystkiego.
Tobie się wydaje? Nie, to musiałem zgadnąć. Ja to skoczyłem, naprawdę? Denerwuje mnie to, że coś tak świeci, bo myślałem przez to, że ja tego nie zgadnąłem jeszcze. A, tak, tak. Klasyk, klasyk. Dobra, tu jest skrzynka. W skrzynce jest Dispel Charm. Dispel Charm to chyba Dekadża. Dekadża albo Dekuonda, jedno to ja. Ogólnie sam fakt, że można odpalić dwa omagatoki w jednej turze, wydaje się bardzo interesującym pomysłem. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że na ogół człowiek nie jest w stanie tego zrobić, ale nie wszystko. Rozumiecie, o co chodzi. Dobra, tu jest to, tu jest to. Coś mi goni? Nie. Czy jest tu... Gdzie jest ten nieszczęsny, durny... Tam jest aż. Kapkę daleko, że się tak wydarzy. Mówię, zawsze w takiej sytuacji chcę najpierw tak... A, Jezu. Coś mi się dzieje z kontrolerami. Mam wrażenie, że to nie pierwszy raz, kiedy to powtarzam, ale to może być czas, żeby kupić sobie w końcu pro kontroler. W każdym razie chciałem tutaj najpierw przejść. I to najlepiej tak, żeby nie musieli się bić z bazyliszkami przed abscesem. Trzy bafomety. To wygląda absolutnie okropnie. On ma 35! I nie są podatne na lód. Jestem kurwa w dupie. No dobra. To się źle skończy. Na Mudo na pewno nie będą podatni. Tyle wam mogę obiecać. A co jeszcze mogą być? Na Horus? Nie. Czyli pewnie tylko na Hamę, jeżeli już. O, ale jestem w dupie. Zwłaszcza, że nie ma nikogo odpornego na nogi. Hulala. Wiecie, jaka jest jedna pozytywna rzecz walki z abscesami? Da się to zrobić. A, ty przecież ta mi skrzesza rzecz po walce. No to co? Chyba nie daje mi wyboru. Ja się nie ma. Ty masz odporność. Czy też jeszcze machamy albo machamy? Ty masz. Siema, to znowu ja. Wszedłem ponegocjować tym razem nieco lepsze warunki. Wciąż nie są idealne, ale... I tak jest lepiej niż było. Zwłaszcza, że mogę potencjalnie zaraz zejść... ten... Fire Dumpnera. Więc jeżeli pójdzie Maradzin, to... Ewidentnie nie pójdzie Maradzin, bo przeciwnicy mają ćwierć IQ. Szkoda, że tak późno.
Nie wiem, czy miałem wrażenie, że ta grupka może być podatna na instant kill z Hamy. Wiem, że któraś grupka z Abscessów jest na to podatna, ale ewidentnie nie ta. Dobra, tutaj machamy już zakończę robotę. Więc zostało mi dwóch. I dla świętego spokoju powtórzę w Dampnera. Mają 4 poziomy przewagi nade mną. Czuję się usprawiedliwiony w używaniu Dampnera w takiej sytuacji. Maybe for to iść pogrindować. Nie, nie chce mi się. Nie po to są Dampnery, żeby miał ich nie używać. Tak wam powiem. To mogło nie być tak rozsądne, jak mógłbym chcieć robić rzeczy. A zaraz się przekonamy, czy miałem rację. Okej, nieważne, to było rozsądne. Temat Dampnerów mam wrażenie, że poruszam przy każdej możliwej okazji. A to ile mi zrobił teraz Margin, moim zdaniem absolutnie usprawiedliwia moje użycie Dampnerów do tej pory. Invigorating Defense, Evangelion 6, Light Death Mastery 2. Oh boy. Duża lokacja. Duża nieprzyjemna do zwiedzania lokacja. Dlatego też pozwolę ją sobie już zostawić na następny stumyk. A na dzisiaj sobie grzecznie i kulturalnie skończymy, zwłaszcza, że mam jeszcze trochę roboty do zrobienia. Tak, pracuję ostatnio weekendami i nie jest to coś, co mi idealnie pasuje, ale z drugiej strony pieniądze same do kieszeni nie wpadają. Także na dziś to było na tyle. Postaram się, żeby te sim były regularnie. W zeszłym tygodniu byłem tak zajebany robotą, że po prostu się nie dało żyć kompletnie. Ale mówię, postaram się, żeby już jako tako były regularnie. Jutro z tego, co Sevik mówił, powinien być w Battle Network. Jeżeli coś się zmieni, to jeszcze pewnie będzie dawał znać. A na dzień to było na tyle. Trzymajcie się, po. Cześć.